Aurelko, dzisiaj porozmawiamy sobie o pięciu, pokaż pięć, pięciu, to jest dziesięć, najważniejszych sprawach dotyczących czego? Pierwszej komunii świętej. Zapraszamy na lekcję! Aurelko, dzisiaj pomówimy sobie o pięciu ważnych sprawach dotyczących mszy świętej. Jak myślisz, dlaczego właśnie dzisiaj sobie o nich pomówimy? Bo przyjmę komunię. Bo przyjmiesz komunię świętą już za... Za dwa tygodnie. No, za tydzień. Za dwa tygodnie. Nie, za jeden tydzień. Tak, to będzie twoja taka wczesna pierwsza komunia święta. A więc do dzieła. Pięć ważnych spraw dotyczących Eucharystii, mszy świętej. Sprawa numer jeden to miłość Boga Ojca. Ta-da! Aurelko, jak idziesz na mszę świętą, szczególnie na tą pierwszą uroczystą mszę, na której przyjmiesz Pana Jezusa, pierwszą rzecz, którą chciałbym, żebyś pomyślała, to, że Eucharystia jest stworzona dla nas od Pana Boga z miłości. Nie było innego powodu. Pan Bóg chce być blisko nas, najbliżej jak to tylko możliwe. Dlatego Jego ciało stanie się naszym ciałem, Jego krew płynie w naszej krwi. Sprawa numer dwa, czyli? Zakrawę twoje dba. Ta-da! W sobotę przeżyjesz swoje pierwsze spotkanie z Panem Jezusem w sakramencie pojednania. Co to jest sakrament pojednania? Powiedz szczera. Szczera? I na czym polega? A przecież spotykamy Pana Jezusem i odpowiadam i grzechy sobie spowiadamy. Dobrze, a po co mu mówimy te grzechy? Co ksiądz robi w imię Pana Jezusa? Co ksiądz nad nami powie? Odpuszczam Ci moje grzechy. Odpuszczam Ci Twoje grzechy. Tak, Pan Jezus odpuści nam nasze grzechy. Pan jest tak dobry, Jego miłosierdzie jest tak duże, że każdy grzech odpuści Ci, tylko żebyś żałowała. I to musisz zapamiętać na całe życie, obojętnie co się stanie. Jeżeli tylko będziesz żałowała, to On Cię przytuli w sakramencie pojednania i przebaczy. I przebaczy. To Pan Jezus w nas działa, żebyśmy byli lepsi. To Jego łaska w nas sprawia, że możemy coś dobrego zrobić. I to się staje za każdym razem na sakramencie. Trzecia sprawa to żywa i prawdziwa obecność Boga na Eucharystii. Dochodzimy do momentu przeistoczenia. Lepszy się zmienia w ciało Pana Jezusa, a wino w krew. Dobra. O tym już mówiliśmy, jak robiliśmy lekcję o dobrym pasterzu. Pamiętasz, jak dobry pasterz zamienił się w kapłana? To ksiądz podczas przemienienia bierze chleb i mówi: to jest ciało moje. Mówi słowa Pana Jezusa: to jest ciało moje. A potem bierze kielich z winem i mówi: to jest moja krew. Tak? To jest moje ciało i moja krew. Czwarty punkt to uwielbienie, czyli modlitwa po komunii świętej. Ta-da! Przyjęłaś przed chwilą
Pana Jezusa do serca, wracasz do ławki i co się dzieje? Co robisz? Się modlisz, okej. Jak powinna ta modlitwa wyglądać? Co jest najważniejsze w tej modlitwie po Komunii Świętej? Kocham Cię, Jezu, wielbię Cię, Jezu, kocham Cię, Jezu, wielbię Cię, Jezu, tak na zmianę. Tak na zmianę na przykład, pewnie, że tak. I dziękować za wszystko, okej? Dziękować za wszystko. Nie musisz tego szybko robić, niech to po prostu wyraża Twoje serce, tak? To, co czujesz do Pana Jezusa. Kurczę. Oj, kruszynko. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję.